Jeszcze na długo, długo przedtem, zanim ludzie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak DNA czy geny, to zdawali sobie przecież sprawę, że organizmy potomne dziedziczą pewne cechy czy właściwości po swoich przodkach. Wiedzieli, że z połączenia dwóch psów nie urodzi się kot i wiedzieli, że dzieci będą prawdopodobnie trochę takie, jak ich rodzice na przykład będą miały podobny kolor oczu, czy podobny wzrost, podobne cechy charakteru. To właśnie nazywamy dziedziczeniem, przekazywanie pewnych cech czy właściwości kolejnym pokoleniom przez organizmy, które tym pokoleniom dają początek. Dlatego właśnie jesteśmy podobni do swoich rodziców. Jest tak nie tylko w przypadku naszego gatunku, ale w ogóle w przypadku wszystkich organizmów żywych. Ojcem wiedzy o dziedziczeniu jest przedstawiony tutaj na portrecie Grzegorz Mendel. Jak widzisz, żył w wieku XIX, mniej więcej w połowie wieku XIX. Przeprowadzał kluczowe dla wiedzy o dziedziczeniu eksperymenty, o których będziemy dzisiaj mówić. Jak widzisz, jest przedstawiony tutaj w stroju duchownego, dlatego, że był mnichem w hierarchii kościelnej zaszedł dosyć wysoko. Był nawet opatem, ale nie z tego stał się znany. Grzegorz Mendel przeprowadzał badania nad dziedziczeniem cech. U grochu zwyczajnego. Widzisz tutaj groch. Grzegorz Mendel wybrał ten obiekt badawczy nie bez powodu. Po pierwsze, rośliny hoduje się dużo łatwiej niż zwierzęta i dużo łatwiej można nad ich rozmnażaniem panować. Zresztą miał ku temu bardzo dobre warunki, bo jako mnich oczywiście w swoim zakonie posiadał ogródek, gdzie mógł takie eksperymenty przeprowadzać. Tak więc groch ma bardzo ważną zaletę. Po pierwsze, można łatwo kontrolować to, w jaki sposób będą między sobą krzyżowane rośliny, Grzegorz Mendel robił to sam. Po drugie, ma bardzo dużo widocznych cech, na przykład takich jak kolor kwiatów, kolor nasion, czy to, czy nasiona są pomarszczone, czy są niepomarszczone. Które można bardzo łatwo obserwować i patrzeć, jak są one dziedziczone w kolejnych pokoleniach. No ale niestety to, że Grzegorz Mendel badał groch i w ogóle rośliny, to stało się też powodem, dla którego jego badania, zresztą jak wiele ważnych odkryć, zostały kompletnie pominięte i niezauważone wtedy, kiedy je przeprowadzał. No owszem, byli tacy, którzy mówili, o faktycznie Grzegorz Mendel przeprowadza może i ciekawe eksperymenty, ale to jest chyba ważne tylko i wyłącznie dla tych, którzy hodują rośliny strączkowe. No i nie mogli się Mylić bardziej, bo gdyby nie podwaliny wiedzy, jakie Grzegorz Mendel położył pod współczesną genetyką i w ogóle całą wiedzą o dziedziczeniu, to dzisiaj wiedzielibyśmy na temat tego, jakie są prawa dziedziczenia, znacznie, znacznie mniej. Tak więc wiemy już, że Grzegorz Mendel interesował się tym, w jaki sposób pewne cechy, właściwości organizmów żywych przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Wprowadził on także bardzo ważne pojęcia, a właściwie oznaczenia. Literkę P, na oznaczenie pokolenia rodzicielskiego P od łacińskiego słowa parentes czyli rodzice i literkę F na określenie pokoleń potomnych F od łacińskich słów filia czyli córka czy filius syn tak więc P dla pokolenia rodzicielskiego a F dla wszystkich pokoleń potomnych. Będzie to oznaczenie za chwilę nam potrzebne, kiedy będziemy rozrysowywać, jak wygląda dziedziczenie pewnych konkretnych cech z pokolenia na pokolenie. Do literki F często dodaje się tutaj na dole indeks którym jest cyferką. Na przykład F1 to znaczy, że to będzie pokolenie pierwsze. Gdy będziemy mieli F2, to znaczy, że to jest pokolenie drugie i tak dalej i tak Te oznaczenia są ważne po to, żebyśmy wiedzieli w tym filmie i w następnych, co w ten sposób oznaczamy i co obserwujemy. Grzegorz Mendel, jak już wspomniałam, nie wiedział, że istnieje coś takiego jak geny, dlatego używał określenia jednostka dziedziczenia, ale trzeba przyznać, że facet miał nosa, dlatego że na podstawie obserwacji, które wysunął, sformułował dwa niezwykle ważne prawa, Dziedziczenia, o których będziemy mówić w dzisiejszym filmie, a tak naprawdę nie miał absolutnie żadnych podstaw, takich jakie my już dzisiaj mamy, to znaczy nie wiedział nawet, że zachodzi coś takiego jak mejoza, nie wiedział w ogóle, że jest coś takiego jak materiał genetyczny. To co ważne, to to, że Grzegorz Mendel badał cechy o bardzo specyficznych właściwościach. Odkrył on, że czasami jest tak, że krzyżuje rośliny, na przykład jedną z czerwonymi kwiatami, a drugą z białymi, a w pierwszym pokoleniu otrzymuje tylko kwiaty barwy czerwonej. Wyciągnął na tej podstawie wniosek, że są takie cechy, które dominują nad innymi. Innymi słowy, jeżeli je ze sobą sparujemy, to w kolejnym pokoleniu, w pokoleniu potomnym, pokaże się tylko jedna z tych cech. Dzisiaj wiemy już, że zdecydowana większość cech, Organizmów żywych, a czym bardziej skomplikowany organizm, tym w większym stopniu, nie jest powodowana tym, że istnieje jakiś jeden gen i on powoduje określoną cechę. Wiemy, że większość właściwości naszego organizmu jest powodowana wielogenowo, to znaczy, że istnieje bardzo dużo genów, który jest za to odpowiedzialnych. Nawet takie proste cechy, jak kolor oczu, czy to, czy mamy włosy falowane, czy niefalowane. Są powodowane przez większą ilość genów niż tylko jeden. Ale są oczywiście wyjątki, i o nich dzisiaj będziemy mówić. Istnieją zarówno u roślin, które badał Grzegorz Mendel, jak i u zwierząt, w tym ludzi, cechy, które są powodowane tylko jednym konkretnym genem. I takim cechom, takim właściwościom właśnie dzisiaj się przyjrzymy. Nie będziemy mówić o roślinach, porozmawiamy o tym, jak wygląda to u ludzi. Otóż jest taka jedna cecha, która polega na zdolności do odczuwania gorzkiego smaku takiej substancji, która się nazywa fenylotiokarbamid, w skrócie PTC. Ta substancja, a właściwie jej smak, jest odczuwana przez większość populacji człowieka, ale nie przez wszystkich. I to jest akurat cecha, która jest monogenowa. To znaczy, że za nią odpowiada tylko ten jeden, jedyny gen. Ta substancja może być wyczuwana albo nie w zależności od tego, czy posiadamy określony receptor. W kubkach smakowych naszego języka z kolei to, czy mamy taki funkcjonalny receptor zdolny do odbierania smaku tejże substancji, zależy od tego, jaki mamy allel. Tego konkretnego genu. Ale najpierw przypomnijmy sobie, jak wygląda dziedziczenie cech w bardzo krótki sposób. Tutaj mamy jeden chromosom, mój czy twój, powiedzmy, że odziedziczony po mamie, a tutaj mamy drugi odziedziczony po tacie. Pamiętasz może, że na tych chromosomach, które są, o to będzie powiedzmy chromosom siódmy, dlatego że akurat ten gen, o którym rozmawiamy, to jest na chromosomie siódmym, pamiętasz, że one są w stosunku do siebie homologiczne, to znaczy niosą na sobie takie same geny, i w tym samym lokus, czyli miejscu, na tym chromosomie i na tym chromosomie, w tym samym miejscu w materiale genetycznym, który mamy podwójnie w każdej komórce naszego ciała, w komórce somatycznej, znajduje się ten sam gen, ale ten gen może być w różnych odmianach, i ta odmiana to się właśnie nazywa Allel. Nie zrozum mnie źle, zazwyczaj w populacji, czy to człowieka, czy jakiegokolwiek innego gatunku, występują więcej niż dwie odmiany. W przypadku tego genu, o którym rozmawiamy, też jest więcej niż dwie odmiany tego genu, ale dominujące, to znaczy najczęściej występujące w populacji, są tylko dwie odmiany. Ale nawet gdyby wszystkie występowały równie często, to od naszych rodziców możemy odziedziczyć maksymalnie dwa. Dlatego, że Jeden od mamy, jeden od taty. No więcej nie da rady, nawet gdyby było ich więcej w populacji. Ale akurat ten przypadek, o którym rozmawiamy, jest na tyle ciekawy, że co prawda znaleziono jakieś tam przypadki, kiedy występowały też inne allele niż dwa, o których będziemy dzisiaj mówić, ale zdecydowanie przeważająca większość ludzi ma albo taki allel, albo taki allel. To znaczy dwie kopie, ale albo takiego allelu, albo takiego allelu. No to teraz przyjrzyjmy się, na czym polega różnica między to, tymi dwoma allelami: jednym kodującym sprawny receptor, będący w stanie odebrać ten gorzki, wstrętny smak PTC, a drugim takim, który tego gorzkiego smaku nie odbiera. Jeden, ten, który będzie odbierał gorzki smak, nazywamy duże G, a drugim Małe G, ten, który nie będzie odbierał gorzkiego smaku. To jest bardzo częsta konwencja. Zaraz porozmawiamy o tej konwencji, co to znaczy, że jedna literka jest duża, a druga mała, ale najpierw przyjrzyjmy się, czym tak naprawdę te dwa allele się od siebie różnią. Zobacz, tutaj masz sekwencję tego genu o nazwie Tas2R38, bardzo interesująca nazwa. Te literki, które tutaj widzisz, to jest cała sekwencja po kolei całego genu par zasad, a właściwie zasad, jakie ten gen w sobie zawiera. Tak właśnie się zapisuje sekwencję genu. Jak słyszysz o sekwencjonowaniu, to znaczy, że coś takiego się robi. Sprawdza się po kolei, jakie zasady są ułożone w tym konkretnym genie. No to to jest cały gen. Widzisz ile tych zasad jest, strasznie dużo i te dwa allele, o których mówimy, jeden, który koduje sprawny receptor, a drugi niesprawny, różnią się tylko trzema literkami. No to Zobaczmy, ile to jest. Wykreślmy sobie trzy literki, czy tam weźmy je w kółko spośród wszystkich. Zaznaczam teraz przypadkowe. Wiadomo oczywiście, w którym to jest miejscu tego genu, ale dla nas to nie jest w tej chwili istotne. O, tyle się różnią mniej więcej między sobą. I zobacz, taka mała różnica na poziomie molekularnym, na poziomie cząsteczki DNA, może spowodować tak ogromną różnicę funkcjonalną i doprowadzić do tego, że albo czujesz czegoś smak, albo nie. Na tym właśnie polega różnica między tymi dwoma allelami, a wracając do rzeczywistości, o której chcę Ci opowiedzieć. Mamy jedną kopię genu, jeden allel, który koduje sprawny receptor, pozwala wyczuwać smak, a drugą nie. I tak się akurat składa, że ten allel, który koduje możliwość odczuwania smaku, mówiąc ogólnie, jest w stosunku do tego, który powoduje, że nie możesz odczuć smaku tej substancji dominujący. I konwencja jest taka, że zawsze dominujący gen, a właściwie dominujący allel, zaznaczamy dużą literą. Natomiast allel, który jest recesywny, i to jest drugi ważny termin, zaznaczamy literą małą. Czyli ten, który będzie się ujawniał, niezależnie od tego, czy będzie sparowany z drugim allelem dominującym, takim samym, czy z allelem, który jest inny od niego, zawsze będzie dominował, nazywamy dominującym, a ten, który nie będzie ujawniał się wtedy, kiedy, kiedy tylko będzie sparowany z allelem dominującym, nazywamy allelem recesywnym. Napiszemy recesywny, a tu dominujący. I teraz sprawa jest następująca. Z racji, że każdy z nas, ja i ty, możemy mieć tylko dwa allele określonego genu, niezależnie od tego, ile ich w populacji jest, to możemy mieć albo dwa takie same allele. W przypadku, który rozpatrujemy, możemy mieć na przykład dwa allele duże G, duże G, albo dwa allele małe G, małe G, i wtedy będzie się mówić, że jesteśmy homozygotami. Homozygota. Homo oznacza taki sam. To znaczy, że mamy takie same dwa allele określonego genu. Albo możemy mieć dwa inne allele. Powiedzmy, że w tej kolumnie będziemy mieli od mamy, a w tej kolumnie będziemy mieli od taty. Możemy mieć duże G od mamy, a małe G od taty, albo odwrotnie. Duże G od taty i małe G od mamy. I wtedy będzie się mówić, że jesteśmy hetero. Zygotami. Heterozygota. Hetero znaczy inny. Tak więc mamy, jak widzisz, dwie możliwości w tym zakresie. No i teraz przyjmijmy taką wersję, jaką badał Mendel. Załóżmy, że mamy dwoje rodziców, którzy różnią się od siebie w taki sposób, że jedno jest w stanie odczuwać smak gorzki, a drugie nie jest w stanie. W przypadku tego drugiego wiadomo, że ono musi mieć. Taki genotyp, jaki widzisz tutaj, małe G, małe G. Dlatego, że w każdym innym zestawieniu, kiedy małe G spotka się z dużym, to małe G, czyli niezdolność odczuwania smaku, nie będzie w stanie się ujawnić. Ono może się ujawnić tylko wtedy, kiedy się spotka z drugim takim samym allelem recesywnym. No więc dobra. Mamy dwoje rodziców, jedno nie odczuwa tego gorzkiego smaku, powiedzmy, że to będzie mama, więc ona ma genotyp GG. A powiedzmy, że tata będzie w stanie odczuwać gorzki smak, czyli będzie miał jeden z tych trzech genotypów, prawda? Tam, gdzie występuje duże G, które zawsze się ujawni wtedy, kiedy będzie występowało. Ale powiedzmy, że nasz tata jest pod tym względem homozygotą, a więc ma dwa duże G. Wiemy już z filmu o Mejozie, że do komórek. Rozrodczych naszych rodziców i naszych zresztą też wchodzi tylko po jednym allelu każdego genu, prawda? Są segregowane w sposób przypadkowy i wchodzi tylko jeden. Zawsze jeden allel danego genu. No to w przypadku naszej mamy jest taka możliwość, że albo wejdzie jedno małe G, albo wejdzie drugie małe G. A w przypadku naszego taty albo wejdzie jedno duże G, albo wejdzie drugie duże G. Teraz narysujmy sobie krzyżówkę, żeby sprawdzić, jakie są możliwości, co się stanie, jeżeli te genotypy pochodzące od naszych rodziców, znajdujące się w ich. W komórkach rozrodczych się połączą. Zobaczmy, jaki będziemy mieli tego efekt. Mamy mamę, która nie jest w stanie gorzkiego czuć, tego gorzkiego smaku tej konkretnej substancji, i tatę, które tę gorzką substancję rozpoznaje. Będziemy mieli genotypy następujące. Duże G małe G, duże G małe G, duże G małe G i duże G małe G. I co nam z tego wyszło? Z rodziców, w przypadku których jedno mogło odczuwać gorzki smak, i to był tata, a drugie nie mogło, i to była mama, mamy potomstwo, w którego przypadku wszystkie osobniki będą w stanie odczuwać gorzki smak, dlatego że mają przynajmniej jedną literkę duże G. A jak już wiesz, to duże G zawsze będzie dominować nad tym małym. I widzisz? To jest właśnie bardzo dobry przypadek cechy dominującej. Dokładnie na coś takiego napotkał się Grzegorz Mendel, jak sobie krzyżował groch, który jeden miał kwiaty czerwone, a drugi miał kwiaty białe. W tym przypadku to jest pokolenie P, czyli parentes, rodzice, a to, co tutaj narysowaliśmy. To jest pokolenie F1. I teraz zastanówmy się, co by było dalej, i tak właśnie robił Grzegorz Mendel, gdyby tym razem skrzyżować osobniki z pokolenia pierwszego, czyli F1, między sobą nawzajem, i tak zresztą zrobił z Grochem. Tak więc wiemy, że w takim przypadku, kiedy obydwoje rodzice są homozygotami i jedna, Homozygota ma obydwa allele dominujące, a druga obydwa allele recesywne całe pokolenie, wszystko, co wyjdzie z tego połączenia, całe potomstwo, będzie miało cechę dominującą. No a co się stanie, kiedy połączymy ze sobą F1? W taki sposób się to zapisuje osobnika z pokolenia pierwszego łączymy z innym osobnikiem pokolenia pierwszego. Narysujmy sobie tutaj malutki graf. Czyli tutaj na górze mamy jednego osobnika, który ma taki genotyp, a tutaj z boku drugiego, który z nim krzyżujemy, i on też ma taki genotyp. No to proszę bardzo. Ciach. Narysowana krzyżówka. Co teraz będzie? Będziemy mieli określone genotypy. Dużeg jest stąd i dużeg jest stąd małe g stąd i dużek jest stąd. Albo dużek jest stąd i małeg jest stąd, albo dwa małe g. No i co się teraz stało? Mamy następującą sytuację. Mamy trzy przypadki, w których mamy genotyp który objawi się cechą dominującą, czyli możliwością odczuwania smaku gorzkiego tej konkretnej substancji i tylko jeden, który będzie skutkował tym, że tej gorzkiej substancji smaku nie będziemy w stanie czuć. Czyli co my tutaj mamy? Bardzo ciekawą sprawę. Tylko wtedy, kiedy obydwa allele genu będą recesywne, to ujawni się właśnie ta cecha polegająca na niemożliwości odczuwania smaku. To co tutaj widzisz, to jest oczywiście fakt odnoszący się do bardzo dużych populacji. Tych osobników musi być naprawdę dużo, 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 żeby konkretnie taka proporcja zaszła, dlatego że wiesz, że to co się dzieje w gametach naszych rodziców i to co się dzieje potem przy zapłodnieniu jest zupełnie przypadkowe, w tym sensie, że może się zdarzyć, że ci konkretni rodzice będą mieli pod rząd kilkoro takich dzieci, które akurat będą miały taki genotyp, jaki widzisz tutaj, bo to jest kwestia losowa. Ale w dużej skali, w skali całej populacji ludzkiej, takich osób, które nie będą w stanie odczuwać smaku gorzkiego, substancji o której rozmawiamy, będzie tylko 25%. Jedna na cztery. I faktycznie statystyki pokazują, że tak właśnie jest. No dobra, obejrzeliśmy sobie, jak to wygląda, w jaki sposób dziedziczone będą konkretne allele konkretnych genów, a teraz porozmawiajmy chwilę o tym, Czym różni się genotyp od pojęcia, które nazywa się fenotyp? Genotyp, jak już pewnie wywnioskowałeś z tego, o czym gadaliśmy, to jest to, jaki konkretnie masz gen, jaki masz allel, a właściwie najczęściej mianem genotypu określa się zestaw wszystkich genów, które posiadamy. Natomiast fenotyp to jest to, co się objawia, co widać, innymi słowami cecha. Wiesz już z przykładu, który omawialiśmy przed chwilą, że. Dwa różne genotypy, w przypadku o którym mówiliśmy, genotyp GG i genotyp duże G, małe G, mogą mieć dokładnie taki sam efekt dla cechy. I w tym przypadku będzie odczuwanie gorzkiego smaku, i w tym przypadku będzie odczuwanie gorzkiego smaku tej konkretnej substancji, prawda? Dwa różne genotypy, dwa różne genetyczne przypadki, ale taki sam efekt dla fenotypu czyli dla tego, jaka cecha się objawia. Tutaj masz taki rysunek, na którym narysowane jest właściwie to samo. Napisane są różne genotypy. To akurat dotyczy koloru skrzydeł ćmy, ale to jest nieistotne, jaka to jest cecha. Masz jeden genotyp, gdzie obydwa allele są dominujące i jeden genotyp, gdzie masz jeden allel dominujący, jeden recesywny. No i efekt jest taki sam. Tu jest ciemna ćma i tu jest ciemna ciała. A w przypadku, kiedy mamy dwa allele recesywne, to ćma jest inna. To co chcę zobrazować tym przypadkiem, to jest to, że genotyp może być różny, a fenotyp taki sam. Co ciekawe, zdarza się również, że genotyp jest taki sam, a fenotyp jest trochę inny. I to pokazuje, jak bardzo skomplikowanymi jesteśmy organizmami, bo w zależności od tego, jaki jest układ biochemiczny, jak wyglądają inne geny, bo pamiętaj, że geny zawsze oddziałują między sobą. To jest niesłychanie ważne, że to nie tylko jest istotne, jaki jest ten jeden określony gen. Są oddziaływania między substancjami i między genami, które są na bardzo. Różnych lokalizacjach w naszym genomie. Zdarza się tak, że w przypadku chorób monogenowych, o których już kiedyś mówiliśmy, jest objaw u jednej osoby i u drugiej. One mają taki sam genotyp, ale te objawy mogą być dużo bardziej. Groźne, dużo poważniejsze u jednej z tych osób niż u drugiej, dlatego że ta druga, powiedzmy, będzie miała jakieś inne czynniki genetyczne, które ją przed tym, żeby te objawy były takie bardzo zaawansowane, chronią. A to jest obrazek, który pokazuje, że od tego, jakie mamy geny, od tego, jaki jest nasz genotyp, pokazany tutaj za pomocą dwóch chromosomów, zależy, jaki jest nasz fenotyp. Chodzi tylko o to, żebyś pamiętał, że ten kierunek zawsze jest taki, że. To genotyp decyduje o tym jaki będzie efekt widoczny na zewnątrz. Ostatnią bardzo ważną sprawą, którą chciałam ci pokazać, jest to, że między genami nie występują tylko takie zależności jak to, że jeden gen jest dominujący i drugi jest recesywny, i jak jest jeden dominujący a drugi recesywny, to tylko zawsze ten jeden się objawia wtedy kiedy się razem spotkają w jednym organizmie. Istnieją też takie zjawiska, które nazywamy niepełną dominacją i świetnie obrazuje to ten przykład dopiszemy sobie tutaj jeszcze o literki, żeby utrwalać tę terminologię P, czyli pokolenie rodziców i pokolenie F1. Mendel zresztą też napotkał taki przykład w swoich badaniach. Mamy jeden, powiedzmy, yy, jedną roślinę, która ma kwiaty białe, a druga jest z kwiatami czerwonymi i wtedy kiedy je skrzyżujemy, to w pierwszym pokoleniu wszystkie kwiaty będziemy mieli różowe. Dlatego, że ten gen, który jest odpowiedzialny za tą monogenowo dziedziczoną cechę, jaką jest barwa kwiatu, ma tylko częściową dominację. Niepełną dominację mówimy. I efekt jest taki, że tak naprawdę występuje zmieszanie tych dwóch cech. O. W ten sposób wyglądające. Ale to jest w pierwszym pokoleniu, dlatego że czerwony nie do końca jakby dominuje nad białym. A to jest pokolenie drugie, które powstało poprzez złączenie dwóch różowych. Narysujmy to może tutaj obok O. To będzie jeden różowy, z drugim różowym skrzyżowany. I wiemy już, z naszego doświadczenia poprzedniego, że wszystkie te kwiaty będą miały jeden allel recesywny, zaznaczany tutaj literką W i jeden allel dominujący, zaznaczany tak niepełnie dominujący, zaznaczany tutaj literką R. No i teraz zobacz co wyszło z tej krzyżówki. Z tej krzyżówki, napiszemy to może o tutaj poniżej, wyszły następujące genotypy RR, RW, WR i WW. I efekt jest taki, że mamy tylko połowę osobników, które wyglądają dokładnie tak samo jak całe pokolenie pierwsze, czyli mają różowe kwiaty, i jedną czwartą osobników, które mają kwiaty czerwone, i jedną czwartą, które mają kwiaty białe. To jest bardzo znana proporcja, opisywana w sposób następujący. 1, 2, 1 opisuje, co dzieje się. W pokoleniu trzecim, przepraszam, w pokoleniu drugim, opisuje, co dzieje się w pokoleniu drugim po tym, jak skrzyżujemy ze sobą osobniki pokolenia pierwszego, wśród których występuje niepełna dominacja jednego z genów. To też ciekawy przypadek. Obrazuje on to, że właściwie Stosunki pomiędzy allelami genów mogą być bardzo skomplikowane. Pamiętaj także, i to jest bardzo ważne, co chcę Ci dzisiaj przekazać: że tak naprawdę jest strasznie niewiele cech, które są determinowane przez tylko i wyłącznie jeden gen. Większość cech jest determinowana wieloma, wieloma, naprawdę wieloma genami. Ostatnia rzecz, o jakiej chciałam Ci opowiedzieć, to to, jak formalnie wyglądają prawa Mendla. To jest super ważne na lekcji biologii, bo na pewno będzie na klasówkach. Prawa Mendla to jest to, co Mendel stwierdził w swoich badaniach najważniejszego? I ujął to w dwa proste prawa. Oczywiście powiedział to bardzo dawnym i niewspółczesnym językiem. My o tym sobie opowiemy bardzo krótko. Takim językiem, który już odpowiada temu, że dziedzina, jaką jest wie wiedza o dziedziczeniu i genetyka, bardzo się rozwinęły. Pierwsze prawo Mendla nazywane jest prawem czystości gamet. O co tutaj chodzi? O to, że do jednej gamety wchodzi tylko jeden allel określonego genu. Mimo, że każdy z nas w swoim organizmie, w każdej komórce somatycznej, ma dwa allele danego genu jeden pochodzący od mamy, drugi pochodzący od taty nieważne czy takie same, czy różne między sobą to do naszych komórek rozrodczych zresztą u roślin jest tak samo wchodzi tylko jeden z nich czyli tylko jeden allel. Zapiszemy to. Tylko jeden allel. W każdej gamecie tylko jeden allel. I to jest prawo czystości gamet. Czystości, czyli tego, że nie może być dwóch różnych alleli tego samego genu w tej samej gamecie. Drugim prawem Mendla jest prawo tak zwanej niezależności cech. I tutaj uwaga, bo ono troszeczkę się zdezaktualizowało, a właściwie rozwinięto je w badaniach później w XX wieku. W tym prawie chodziło o to, że cechy dziedziczone są niezależnie od siebie, że cecha, która jest determinowana przez jeden gen, jest dziedziczona niezależnie od innej cechy, która jest determinowana zależna od innego genu. Dzisiaj już wiemy, że to nie jest takie proste, bo są cechy, a co za tym idzie, geny, a właściwie odwrotnie które są ze sobą sprzężone, to znaczy, że dziedziczą się takimi pakietami, moglibyśmy powiedzieć to w dużej mierze zależne jest od tego czy leżą na tym samym chromosomie, a w obrębie tego chromosomu jak blisko leżą siebie. Pamiętasz może, że jak mówiliśmy o crossing over, to ono było bardziej prawdopodobne między tymi genami, które są dalej od siebie, a mniej prawdopodobne między tymi, które są ze sobą bardzo blisko, w niewielkiej odległości. Tak więc drugie prawo Mendla mówi o tym, że Różne cechy dziedziczymy niezależnie, ale my musimy pamiętać o tym, że tutaj są dwa kruczki. Pierwszy jest taki, że większość cech wcale nie jest dziedziczonych monogenowo, a drugi jest taki, że różne geny w zależności od tego, gdzie leżą względem siebie, mogą dziedziczyć się zależnie od siebie. To by były prawa Mendla, które są doskonałym podsumowaniem tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Do usłyszenia następnym razem.